Dobry, witam na następnej rajdzie. Ja dzisiaj jest świętego Szczepana, święto świętego Szczepana wolne, czyli tak można powiedzieć, że jest dzisiaj drugi dzień godnych świąt, czyli Bożego Narodzenia. Choć sam to wcale nie wygląda na Boże Narodzenie, bardziej na Wielkanoc. Dzisiaj jest prawie 10 stopni powyżej zera na gradach. Ja i sam tu jest taki fajny placyk, taki coś w rodzaju takiego leśnego szynku. Ja, dajcie pozór, jak się te szyszki fajnie poukładali. Jakiś szynk się tu szykuje, ale dobre, jadymy. No, wczoraj było 60 km, Wilamowice były. Dzisiaj zaczynę, że trochę wcześniej. I tak się co niektórzy będą zastanawiali, czemu ja teraz jeżdżę na rajzy we święta. Było we Wielkanoc i teraz jest w Boże Narodzenie. Chociaż we Wielkanoc to jest bardziej realne te rajzy. No w Boże Narodzenie, no z kuli tego, że to już jest grudzień, no to jest to mało realne, ale się udowo. I tak już to jest od jakichś 3-4 lat. Ja, bo w łuńskich rokach zawsze było tak, że zima się zaczynała już wcześniej, że było fest śniega i mrozy i na ski rajzy się jeździło, a teraz jakieś te roki takie popierniczone i... No i jest wiosna w Boże Narodzenie. Jak to kiedyś śpiewali, nawet w grudniu jest wiosna. I czemu na te rajzy jeżdża we święta? Słuchajcie, no... Niby się godo, że we święta to się mu na te rajzy nie jeździć, że to ma być ze familią, że mu się ma szkecić. Ale powiem szczerze, że nie ma z kim ma szkecić u mnie. Familia je rozjechano po świecie. No, jeszcze 2 roki temu był u mnie unkel Rumek. No niestety on zemrzył w sierpniu 2016 roku, 20 sierpnia. No i to się wszystko pochrzaniło. Także, no jak nie ma maszkecynio, zresztą ja do tego zachęcam, żeby tego maszkecynio nie było, bo co to za... To jest stracony czas do mnie, żeby ja miał za stołem siedzieć i maszkecić i no liczyć, kiedy mnie sam bachusz będzie rosnął, żeby dla bachraty, chociaż już je trochę, z kuli tego, że mało rajców było, no. I mało ski rajzów. Ja tego nie lubię. Wola się ruszyć kaj na jakieś świeże lufty i powdychać tego świeżego luftu. Chociaż no teraz wczoraj, że się nawdychał raczej smogu niż o świeżego luftu. Mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. Jakieś wiaterki małe są. Wczoraj wszystko stoło. Nie było żadnego ducio. Ja, no cóż, no kurde, trochę się pomarasił moje koło. Wreszcie, że jechał no po takiej drodze, tam po tym je barzołów w pieruny. Tu jest zmarznyte. No jeśli chodzi o skirajzy, no to jest katastrofa w górach, bo no Soszów ma tam wiele tych tras tam. Mo, a jest no, otwarte dwie, a trzeba 65 zł za to płacić, tak jak za całe. Także jest to, no, zdzierstwo. Dobre. Nie godumy. I no, siadamy na koło. No i jadymy. Rostomilio jest na wiślanej trasie rowerowej, jest drugo po południu. Ja. We Skoczowie już prawie. Tutaj mamy trasy. Do Cieszyna na Most Wolności.
na landek, na pierścień, no to już tamten przyjechał. Ja tu kiedyś i pierun obrócił to. WTR-ka na ochaby, na landek. Ja podwie się 3,5 km dłuższe. Ja. Dzisiaj trochę wieje we Wiśle na skoczni, na Malince. Dzisiaj są mistrzostwa Polski we skokaniu na skijach, czyli w skokach narciarskich. No i z kuli tego, że tam wieje, to nie wiem, czy tam cokolwiek będzie. Ja już je we Skoczowie, dejcie pozór, jak bobry wyżarły ten strum.
Te dwa strumy jakby żarły fest. Kurde, oni muszą mieć ostre zęby.
Trzecie joje na trasie z WTR-ki na Ustroń do Górek Wielkich i rzeźno tutaj kamień Komory Cieszyński. Ja, TK. To jest żółty szlak od WTR-ki. Żółty szlak turystyczny. Tam jest równica. Sam wiem, że jest dzisiaj Szczepana, że jest dzisiaj święto, ale musiałem go dzisiaj trochę opyrskać czystą wodą z kuli tego, że był fest ze strony.
Jóżach je w Brynnej. Ja. Żeszforto. 4 stopnie na Gradachinu. A pojadę teraz, widzicie, że nawet na stoku nie ma śniega. Armaty narychtowane. Sam nie ma czego. 4 stopnie na nagradach pokazuje. Ja byłem coś kej kupić do żarcia. Maszkety też. Słuchajcie, dzisiaj jest Szczepana, 26 grudnia. De facto sklepy zawrzyte. I oje też za tym, co by całkiem te sklepy zawrzyć w niedzielę. A jako, żeś był teraz w sklepie, to ja mu powiem tak, ja sedum rady. Na rajzach, bez sklepów. Także nie ma problemu. Ja je po stronie tych, co muszą robić we święta. Łonym też się wolne należy. Wiadomo, że nie wszyscy dają rady. Strażoki, policjanty, doktory, kolejorze czy inksi nie dadzą rady. Ale sklepy zawrzeć niedziela. Hipermarkety jak najbardziej. Te małe mogą być, ale hipermarkety zawrzeć. Słuchajcie, ja już jest z Kajsi w Górkach Wielkich. Wie Brynnica, wieje trochę. I znalazł szczupka. Czopka. Kiedyś się stracił. I teraz nie wiem co zrobić. No oddać nie ma komu. To się ja wezmę, no jedynie. Wypiera się w pralce i będzie dobro. Ja. Wiele to już mamy. Je już prawie pół piątej na wieczór. 42 km. Czyli też nie ma źle. Słuchajcie, jakże jechał do Brynnej, to że jechał tak 12-15 na godzinę takim szwungiem, ale jakże zjadł te 2 7 daysy i to musli z osi i popił jeszcze osi, czyli tymi musli osi, czyli to jest takie energetyzujące, to kurde, żeś dosłownie zmartwychwstał. Ja zmartwychwstał w Boże Narodzenie. Także no, taki kurde kop żech dostał, że żech ponad 25 wcisnął. Zobaczymy na jak długo. Ale jeszcze mam drugą dawkę w taszy, w kolorski taraszy, czyli sakwie po polsku. Także jest szansa, że jeszcze drugiego kopa dostanę, jak osłabnę. Wieczór raczej. Słuchajcie, ja już minął z Koczów, jeżdżę na Wiślanej trasie rowerowej. Ja z Górek Wielkich Rzech przejechał przez Pogórze na Skoczów. Ja. I teraz jadę na albo Ochaby, albo Drogomyś. Zobaczę jeszcze, jaką kondycją będzie. Słuchajcie, ale to jest dosłownie niesamowite. Kurde, ja do Brynnej jechał, ja był wyplompany, a kurcze, z Brynnej, jakże chcę pojąć, to kurde, nowe siły wstąpiły. Niesamowite. A ja już je w Drogomyślu, tutaj zaś powariowali. No. No już jest 6 wieczór. Ja. Tam widać wieża kościoła. Ja. Ja tu jechał. Jeśli. Jak była ta nocna rajza z Michałem. To już jest zabłocie Czuchów. Widzicie, jak tory robią, glajzy. Z logrami. Ja.
błędniki. Piękna tradycja, kiedy już pomału wymiera kolędniki. Ja my za bajta też tak łazili. Ale to na nowy rok. Ja, pół ósmej, 26 grudnia, pół ósmej na wieczór, tak to dzisiaj wygląda. Ja. No, będzie 80 dzisiaj, 80 km będzie, już jest niedaleko swojego miejsca zamieszkania. I co, no jak to gadają, święta, święta i po świętach. W sumie 140 km w Boże Narodzenie Anno Domini 2017. I teraz jest taka sprawa, bo w ciągu tego tygodnia skończy się sezon 2017, a zarazem i rok się 2017 skończy. Jest w planach Rajza na zakończenie tego sezonu niby 30 grudnia, ale tam jakieś deszcze mają być, także no nie wiadomo jak to będzie. Dzisiaj jest już ostatnio Rajza, no tako świąteczno. I cóż, no kończymy ten sezon pomału. Rekordowo kończymy, bo dzisiaj 42 rajza. No, w granicach 3700 km przejechane, plus jeszcze tam dodatki, które nie były liczone. No to tak przed czwórką się zatrzymiemy, ale te trzy tam z drobnymi, jeszcze to muszę dokładnie policzyć, to będzie. I co? No i nic innego jak koniec rajzów. Mam nadzieję, że ski rajzy będą dobre. No i co? No i Fajrand. Święta, święta po świętach. Co niekierzy masz kecili? Jo nie masz kecił. Jo miał inny masz kecyni. Ja miał rajzy. To je moje maszkecyni, jak nie ma śniega, jak się nie da na skijach jeździć. Ja, no cóż. 19:24. Ja już wszystkim dziś ogodom. Do zobaczenia na trasach rowerowych, na stokach narciarskich. Szczyrk, Wisła, Ustruń, Oszczadnica i może jakieś inksze bydum. I cóż, no, wszystko dobre, co się kończy. Ja, no to już jest koniec. Fajrand.